Cześć, z tej strony Piotrek, witam Was na kanale Szpejtych, a dzisiaj filmik nietypowy, bo chyba pierwszy na kanale filmik o tematyce urbexowej. Więc zapraszam Was na krótki spacer po 4. Batalionie Radiotechnicznym, którego opuszczona baza mieści się w Warszawie. Zapraszam. Słuchajcie, jesteśmy na miejscu. Do batalionu prowadzi droga asfaltowa. Jest też niedaleko zajezdnia, pętla autobusowa na dzielnicy warszawskiej Bemowo. Jesteśmy przy wejściu do kompleksu. Tamta droga, którą zresztą przyjechałem od strony miasta, wzdłuż tej drogi mieści się ścieżka zdrowia, której chyba nawet pozostałość jakąś Wam będę mógł pokazać za chwilę. Nie wiem, czy to są elementy ścieżki zdrowia, ale wzdłuż tej drogi ta ścieżka zdrowia się mieściła. I tutaj właśnie, o tak, to chyba jest jakiś z elementów ścieżki zdrowia. Tam są jakieś dalej kraty, po których można się wspinać. Ale przechodzimy na teren samej bazy, czy terenu jednostki. No, strasznie wieje, mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Co ciekawe, na wjeździe do bramy nie ma żadnej stróżówki ani strażnicy. Widzimy tylko, możecie zaobserwować, podwójny płot tutaj z drutu kolczastego. Podejrzewam, że przykładem innych jednostek wojskowych pas pomiędzy słupami był wykarczowany i wypiaskowany, tak żeby ewentualnie było widać ślady ludzkie, ale tego już tutaj pozostałości nie mamy. Mamy za to pozostałości drutu kolczastego i idziemy sobie dalej. 4. Batalion Radiotechniczny. Bardzo szczątkowe informacje można znaleźć w internecie, niestety. Utworzony w latach 60., ile dobrze pamiętam, rozformowany w roku 2001. Tu już mamy pierwszy obiekt na wejściu. Jest stanowisko, po którym można wejść na górę. Ciekawe. Widzimy tu chyba jakiś przewód, kabel w oplocie. Albo pozostało się plotu. I tutaj mamy przejście. O, pyk. Zobaczymy sobie, jak to wygląda dalej, ale tu jest chyba, słuchajcie, wejście do jakiegoś schronu. Zaraz zejdziemy na dół, czyli to może być wywołana przeze mnie stróżówka. Coś w tym klimacie, zaraz to sprawdzimy. Wnętrze bunkra, zaraz sobie przyświecimy. Trochę śmieci, które niestety są zmorą ogólnie chyba. Takich miejsc. No, te ślady chyba po pożarze. No i dużo śmieci. Pytanie. O, patrzcie ile puszek. Wyglądają jak puszki po konserwach wojskowych. Taka ciekawostka. Dobra, czyli to jest pierwszy obiekt, nie za duży. Prawdopodobnie, nie wiem, jakaś wartownia. Ale idziemy dalej. Zobaczymy, co mieści się dalej. Kompleks jest dosyć duży. Jest to największa polana
w Lasku Bemowskim, Lasku, chyba w Lesie Bemowskim. Sporo ludzi się tutaj kręci, widać, że to jest miejsce uczęszczane przez okolicznych mieszkańców. Mamy drogą asfaltową, wewnętrzną. Poruszamy się w kierunku centrum kompleksu. O, słuchajcie, tu widać jakieś zabudowania. Zaraz sobie tam odbijemy. Chociaż jest wejście dosyć dobre. Może od razu uderzymy, zobaczymy, co tutaj jest ciekawego. Wygląda na budynek. O, już widać, że to jest budynek z cegły. Wymurowany. Tu akurat są... Tu jest okno. O, ale jest tutaj dosyć szerokie okno. O, ptaszek poleciał. Ciekawe. Tutaj chyba też miał miejsce jakiś pożar. Zresztą widać to po okiennicach. No najlepsze. Ciekawe, czy tu było poklejone, nie wiem, chyba płytki, bo widać ślady jakby kleju, albo nawet nie, jakieś taki, jakieś siatki, może to było wyciszenie, forma jakiegoś zdrojenia. No tutaj mamy następne pomieszczenie w oryginalnym kolorze czerwonym, pomarańczowym. No i wejście do tego budynku. Widać, tu są metalowe pozostałości po... Nie, plastikowe futryny. Ciekawe. Ale idziemy dalej. Pokażę wam, jak wejście wygląda z zewnątrz. Tutaj coś, co przypomina taki podjazd serwisowy, stanowisko serwisowe, na które, nie wiem, wjeżdżał pojazd i po to, żeby zajrzeć mu pod podwozie. Zresztą zobaczcie, chyba nadal służy, bo tu jest pełno, niestety, pełno śmieci, pełno kanistrów po olejach, więc prawdopodobnie tutaj jeszcze okoliczni mieszkańcy albo jacyś domorośli mechanicy przyjeżdżają na wymianę oleju we własnym zakresie. No i następny bunkier, schron, nie, bunkier chyba nie mówi się, powinno się mówić schron. Zobaczymy tutaj, jak to wygląda. Tutaj nie było pożaru takiego, z tego co widzę. O, wypusty. Wentylacyjne. Podobny układ jak poprzedni budynek. Pytanie, może to były jakieś pomieszczenia operatorów stacji radionamierzania. Czy namierzania radarowego. Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. I tak jak wam wspomniałem wcześniej, naprawdę ciężko jest znaleźć jakieś szczegółowe informacje o tym obiekcie, o przeznaczeniu poszczególnych budowli. Te informacje są dosyć szczątkowe i w dużej mierze to są jakieś domysły pasjonatów. Ciekawe, naprawdę bardzo ciekawe miejsce. Zwłaszcza, że tutaj praktycznie na każdym kroku, zobaczcie, tu jest jakiś mniejszy budynek. Może do niego się wrócę. A tam już, gdzie jest linia drzew, widać słupki ogrodzeniowe, czyli sam teren póki co jakby na od bramy wejściowej na szerokość nie wydaje się bardzo duży. O,
Zobaczymy dalej. Wróciłem w kierunku drogi asfaltowej i tutaj widać jakiś obiekt większy, częściowo zamaskowany jako pagórek. Zaraz sobie do niego wejdziemy. W ogóle słuchajcie, jestem nieprzygotowany totalnie. Byłem w okolicy na spotkaniu i trafiłem tutaj. Wiedziałem, że ten obiekt się tutaj znajduje, ale trafiłem tutaj naprawdę przypadkowo, wiedziony takim impulsem chwilowym. Tutaj jest, słuchajcie, asfaltowa ścieżka nas prowadzi. Jest chyba komin, ale tutaj trop się urywa. Nie wiem, czy to był jakiś generator, jakieś miejsce, nie wiadomo z czym. Więc idziemy dalej naokoło. Ciekawe, że asfaltowa droga się tutaj kończy, a zaczyna się taka brukowana. Tutaj jakaś konstrukcja, pan sobie wjechał na rowerku. O, tu mamy wejście. Spróbujemy się dostać. Pełno jest wszędzie kulek plastikowych. Są potwierdzone informacje, że tutaj jest często miejsce rozgrywek ESG. Nawet chyba zaraz wam pokażę, ale tam jest coś na kształt okopów zrobionych przez... Raczej to jest świeża konstrukcja. Więc pewnie właśnie gracze ASG tutaj działali. To, co też widać, tam jest jakieś ciekawe wieżyczka. Trochę przypomina wieżę zameczku średniowiecznego. Tam powinny znajdować się garaże na pomocnicze wozy. Tutaj są składowane jakieś płyty. Podejdziemy sobie. No i generalnie teren całego kompleksu, pagórki, które widzicie, to były stacje. Zresztą tutaj jest bliźniaczy pagórek. Też widać, że jest tam wzmocniona konstrukcja pod właśnie stację radarową. Tutaj wnętrze wzgórza widzimy wejścia. Dwa wejścia plus umocnione miejsce. Zaraz sobie zejdziemy na dół i zobaczymy, jak to wygląda. Wyszliśmy na dół, na jakby dziedziniec pomiędzy wzgórzami. Tutaj mamy takie płyty z żelbetu prawdopodobnie jako wzmocnienie. No i wejście do schronu. Wchodzimy. Nie widać takich specjalnych wzmocnień na wejściu. Poza tym, że drzwi, które są, po których teraz chodzę, są stalowe. No i dobra. O, słuchajcie, jakieś panele. Coś na kształt sufitu podwieszonego. Ciekawe pomieszczenie. Illuminati. Graficiarze są wszędzie. Tutaj też takie panele na suficie. Dosyć spore pomieszczenie, ale z oknem. Mimo tego, że jest to ukryte... O, słuchajcie, tutaj fajna wiązka kabli. Mimo tego, że jest to ukryte pod... O, i tutaj duże, naprawdę duże pomieszczenie. Ciekawe, bo tu już ten... Tutaj tak się dosyć... To wcięcie w ścianie. Mnie ciekawi, czy to były jakieś drzwi pancerne? To jest zwykła metalowa futryna, a nawet chyba tak, metalowa. Czy tu były jakieś specjalne pancerne drzwi? Ciekawostka. Dobra, przejdziemy sobie do
pomieszczenia, które jest obok. Kolejny schron. Tutaj podłoga jest drewniana podłoga. Widać, że tutaj pożaru chyba nie było, bo sufit jest nieosmalony. Tutaj też widzimy podłogę drewnianą. To jest jakieś wybite przejście w ścianie. O, tu jakieś okienko. Przejrzymy sobie dalej. Kanały wentylacyjne. Wejście z dwóch stron na przelot do budynku. O, i tutaj pomieszczenie też. O, tu już się coś paliło ewidentnie. No i coś, co wygląda jak kominy. No, tutaj futryna solidniejsza, ewidentnie. Pozostałości po zbrojeniu. No, gnisto ktoś sobie zrobił. Idziemy dalej. Ciekawe ukształtowanie terenu. I naprawdę dużo, dużo obiektów, których tak na pierwszy rzut oka nie widać. To naprawdę na w miarę posuwania się w głąb całego kompleksu widać, że jest ich sporo. Tutaj coś, co mogło mi przypominać garaż, bo te elementy wyglądają jak dostawione później. Zresztą widać, że nie są z cegły takiej czerwonej, tylko z poreksu, czegoś takiego. Tu widać miejsce łączenia, czyli być może początkowo to był jakiś garaż na pojazdy, które widać, że ten wjazd jest naprawdę spory. Czyli być może tutaj była jakaś forma garażu na pojazd właśnie specjalny. Myślę, że star spokojnie mógłby tu wjechać, a z czasem ewidentnie dołożono takie przewężenie, więc może był tu jakiś magazyn. Nie wiem. Wybaczcie moją niekompetencję, ale naprawdę informacji jest mało. A same budynki są dosyć specyficzne. W ogóle taki lajtowy spacerowy jest ten urbex. O, coś co przypomina stróżówkę. Bardzo dużo ludzi się tutaj kręci. Więc tak można powiedzieć piknikowo wręcz. Stamtąd, o, tam byliśmy. Ale pójdziemy sobie tędy. Słuchajcie, widać kolejny podjazd na taką podniesioną pozycję. Jest tutaj prawdopodobnie było stanowisko radaru, a my idziemy sobie dalej, tam materiały budowlane. Wygląda jak pomieszczenie na generatory albo jakieś transformatory. Nie za duży budyneczek. Mniej więcej w środku całej bazy. Tak, i wiecie co? I to chyba była stacja transformatorowa, agregatowa.
być miejsce na ścianach. Gdzie szły kable. Mały. Ewentualnie może stacja pompy jeszcze mi przychodzi do głowy. Ale idziemy dalej. No to nie było specjalnie ciekawe. No i drogą z trylinki płyt. Słuchajcie, podchodzimy pod kolejne stanowisko. Zdecydowanie wyższe niż poprzednie. No to ciekawie. Kurde, ilość usypanych tutaj takich pagórków robi wrażenie. O! Nie zauważyłbym tego. Słuchajcie, ten pagórek wygląda to na wejście do schronu. Zejdziemy sobie tam zaraz. Tymczasem jeszcze kawałek na górę. Zobaczymy, jak to wygląda. No i dobra. Jesteśmy. Widać tutaj też podstawę. Dosyć sporo. Jakby poziom niżej. Mamy drogę, coś na kształt drogi dojazdowej. Nie wiem, ale widać, że to wszystko jest elementem jakiś. Nie jest to raczej przypadkowe. Na pewno przeznaczenie tej bazy było takie, że wjeżdżały tutaj specjalne pojazdy, które były wyposażone w radary. O, tu jest wejście do kompleksu jakiegoś, do schronu. Wjeżdżały tutaj radary, jakby wynosząc się ponad linię drzew, zakładam, miały namierzać, przechwytywać, nie wiem, nadlatujące samoloty nad Warszawę. Prawdopodobnie takie było przeznaczenie. Widzicie, że tutaj praktycznie co taki pagórek jest umocniony na szczycie, umocnione miejsce. Takich pagórków tutaj w okolicy jest naprawdę, naprawdę sporo. Tam też widzimy i miały prawdopodobnie namierzać, nie wiem, wrogie samoloty nadlatujące nad Warszawę. Ale schodzimy na dół, bo widzę, że tutaj sporo ciekawych rzeczy jest naokoło. No standardowo też widać, że jest to miejsce popularne do ASG, do spotkań przy piwie i ognisku. O! Tu widać co róż, co nie wiem, co metr, co dwa metry są poucinane. Nie wiem, czy to jest forma jakiejś konstrukcji maskującej, czy jakieś kanały wentylacyjne. Spróbuję sobie przyświecić. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale tam widać, że coś na dole jest, czyli jeżeli tam w środku stały ciężarówki, no to prawdopodobnie to służyło temu, żeby zapewnić dobrą wentylację. O, i tutaj, wow, słuchajcie, coś wam muszę pokazać. Garaż. Coś, co wygląda jak garaż na właśnie na te pojazdy. Nie wiem, czy konkretnie na te pojazdy wyposażone w radary, chociaż widać, że strop jest tutaj wysoko. To tych, słuchajcie, miejsc było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, osiem, dziewięć, dziesięć, 12. Jeśli dobrze policzyłem, to 12 miejsc na pojazdy. A to wszystko, jakby całość tutaj jest, widzicie, zazbrojona, zabetonowana. No i wejdziemy sobie, zaraz zejdziemy na dół. Zobaczymy, jak to wygląda.
schodząc ze stanowiska, które, na którym, no, stanowiska dla radaru, na którym byłem tam, trochę niżej, chodzę po papie. Nie wiem, czy to są przewody kominowe, bo coś tu powyrastało już, jest pełno śmieci. Ale zaraz postaram się dostać na dół. Ewidentnie jest to dach, bo papa raczej mieszczana jest na dachach. O, tu widzimy, że to już jest chyba skraj tego całego kompleksu. O, okej, okay, bo myślałem, że będę musiał się targać gdzieś, schodzić po pagórku, ale widzicie, że tu wszędzie są takie miłe schodki, które mają nam pomóc w wydostaniu się stąd. Tutaj. O! O, patrzcie, to jest kolejny garaż. Spróbuję się tu przedostać. Naprawdę, naprawdę, ewidentnie mogło wjechać tu coś dużego, mnóstwo wysokiego, ma na długość takiego standardowego tira, ale takich pomieszczeń tutaj, o, jest pomieszczenie wygłuszone. Może do jakiegoś nasłuchu. Wieszaki na kable. Kolejny garaż. Jeszcze jeden. O, tu mamy przejście. Słuchajcie, widać tutaj te wyloty kominowe. I chyba trafiliśmy do najciekawszego miejsca. Tu już ewidentnie były drzwi pancerne. Tutaj urządzenia wentylacyjne. Olbrzymia salka. Miejsce na projekcję, na jakiś wentylacja. No, słuchajcie, tutaj chyba był umiejscowiony schron dowódczy. Prawdopodobnie tu była podłoga, ale widzę, że została zlikwidowana. No i tu wąskie korytarze, pokoiki. O, cena jest getrami. Łaźnia. Tutaj kolejne duże pomieszczenie. Jakieś same dowodzenia. No i pojedyncze pomieszczenia, płytki, pojedyncze pomieszczenia. Widać jeszcze ślady po... Rytkę po kablach. O, dziękuję.
No, robi to wrażenie. O, trochę haseł. Jest ciekawy. Ale naprawdę on tutaj jakby na podłodze była wełna. No i to największe pomieszczenie. Zdecydowanie. Pewnie pomieszczenie dowodzenia. No kurde. Żałuję, że mam ze sobą tylko latarkę konwoja, z dwójkę, bo taką mam akurat w swoim EDC. Nie przewidziałem tej eksploracji z zabrazem coś mocniejszego, ale mam nadzieję, że na nagraniu będzie widać wielkość tego, przynajmniej tyle wielkość, co będzie widać cokolwiek. No i zeszliśmy na dół w to miejsce, które pokazywałem wam z góry, czyli garaże albo schrony na prawdopodobnie pojazdy. I naprawdę, słuchajcie, bardzo duże i zdecydowanie dłuższe od tych pomieszczeń, garażowych, w którym byłem przed chwilą. O, tu ktoś kable wypalał. Naprawdę jest to długie. Myślę, że spokojnie tir z naczepą podwójną by się tutaj zmieścił na długość i na szerokość. Wow, naprawdę, słuchajcie, robi to wrażenie. O, niezwiązany. Naprawdę robi to. Dobra, musiałem mieć kartę na mniejszą. Zostało mi 28 minut. Mam nadzieję, że się wyrobię. Wow, naprawdę wiedziałem, że to jest ciekawe miejsce, ale słuchajcie, nie spodziewałem się, że aż tak. Naprawdę jestem pod dużym wrażeniem. Zadzwoniłem do Przemka, czy by nie dołączył tak spontanie do mnie, ale niestety jest chory po majówce. Dzielnie składa filmiki. Pewnie ten filmik też będzie składał, bo ja nie mam do tego talentu, ani sprzętu, ani talentu. No a Paweł też działa z synem, więc też nie mógł przyjechać, stąd jestem sam. Będę oszczędzał trochę miejsca, więc póki co. O, słuchajcie, tu już jest granica obiektu. Tym razem od strony prawdopodobnie południowo-zachodniej. Ale lecę dalej. Jak coś ciekawego napotkam, to widzimy się z powrotem. Dobra, ścieżka doprowadziła nas do kolejnych zabudowań. Tam jest jakiś chyba palenie uzbrojone. Mógł być tam jakiś składzik. Teraz jest to zasypane śmieciami oczywiście, niestety. Palenie uzbrojone. Widać, że tutaj drzwi też były dosyć grube. Może jakiś skład amunicji. Tutaj po raz kolejny budynek nie zakamuflowany. Prawdopodobnie jakiś też jakiś magazyn. Chociaż są tutaj takie stanowiska,
gdzie przy każdym takim stanowisku jest otwór okienny. Może tutaj była jakaś stacja generatorów. Ale tak to wygląda. Widać też dosyć duże otwory kominowe, wentylacyjne w samym suficie. Może ktoś ma pomysł, co tutaj mogło być. To piszcie w komentarzach. O, paliło się. Widać. Kurde. To jest problem niestety. Czyli te niewprawne korzystanie z ognia. A ja szukam dalszych obiektów. O. I po raz kolejny ukryte gdzieś między kolejnymi pagórkami, słuchajcie, kolejne garaże. Fajny pogłos tu jest, też bardzo długie. Z tych miejsc to jest utrudnione przejście, ale z tych miejsc do parkowania pojazdów czy tych stacji radarowych, czy jakichś wspomagania technicznych było naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Podejrzewam, że spokojnie jest tutaj miejsca na kilkadziesiąt ciężarówek. W ogóle zmyłem się trochę z poprzedniej garaży. Młodzież w wieku chyba gimnazjalnym albo wczesnolicealnym zrobiła sobie chyba lagary, bo jest godzina 12. No i popijali piwko. No też byłem kiedyś młody, ale takie miejsce, no myślę, że straż miejska miałaby tutaj dobre łowy, gdyby się zaczaili na takich ancymonów. O, myśl urwana w półsłowa, zadzwonił telefon. Więc kurde, nie wiem, czy przeciwko odwiedzaniu takich miejsc, ale widzę, że dzieciaki, kurde, chyba raczej tych śmieci ze sobą nie zabiorą. Już nie chciałem być tutaj z Gredem starym i ich moralizować. No ale myślę, że profilaktyczna wizyta straży miejskiej nie byłaby zła, zwłaszcza w porach nauki. Myślę tak. A poza tym w ogóle chcę was zachęcić, zwłaszcza jeżeli jesteście z Warszawy, żebyście tutaj przyjechali. Bo chodzą plotki, że las tutaj bemowski ma niestety trafić w ręce dewelopera, który chce tu zbudować różne wersje. Słyszałem wersję, że ma być to jakiś prywatny szpital. Druga wersja, którą słyszałem, to osiedle domków jednorodzinnych. Więc może być tak, że to miejsce podzieli los. Znowu telefon. Więc może być też tak, że to miejsce podzieli los atomowej kwatery dowodzenia, która notabene była niedaleko, i po prostu zostanie zrównane z ziemią. Szkoda, bo jest to jakaś forma ciekawostki. Na pewno z uwagi na to, że dostęp jest tutaj łatwy, miły i przyjemny, to jest dobre miejsce. O, jakieś kurde, patrzcie. Zabudowania obronne ASG, okopy, tutaj jest wykopana linia. O, szacun, kurde, szacun za wysiłek, że im się chciało to kopać, to też dosyć płytko, no, ale może jak ktoś tu kucnął, to
to tutaj też, bo zbliżyłem się do granicy, kolejnej granicy tych obiektów. Słuchajcie, budynek w stanie już mocno zdezelowanym, ale chyba była to latryna, tak mi się wydaje, zwłaszcza ten kształt tak wygląda znajomo. Czy to jest co? Może to było na solidnej wylewce betonowej, może to były jakieś prysznice, no ale chyba powoli będziemy się żegnać. Jeszcze kontrolnie się przejdę po okolicy, ale chyba wszędzie byłem. Naprawdę malownicza okolica, gdyby nie te śmieci. Ale to już można tysiąc razy powtarzać i dużo to nie zmieni. Tam byliśmy, słuchajcie. Tam byliśmy. Zresztą wewnątrz tego pagórka mieści się ten największy schron, w którym byliśmy, najbardziej rozbudowany. I tak patrząc na układ całego tego terenu, to jest to ewidentnie punkt taki centralny. Czyli to by mogło wskazywać, że jakby ten schron był takim głównym miejscem, centralą jakąś dowodzenia tym batalionem radiotechnicznym. O, a ja idę jeszcze kawałek w jedną stronę, bo znalazłem dróżkę asfaltową, której wcześniej nie widziałem. Czyli coś, co potencjalnie może doprowadzić nas jeszcze gdzieś albo nigdzie. A nie, słuchajcie, to jest wejście do tego schronu, w którym byliśmy, i jakiś placyk, na którym nie ma nic. Ja sobie jeszcze podejdę tutaj. Co jeszcze miałem powiedzieć? O, tam na górze byliśmy, że my zeszliśmy z drugiej strony, z tamtej strony, a tu jest wejście chyba alternatywne. Ewakuacyjne, czyli to to jest wyjście ewakuacyjne z tego największego schronu, na wypadek gdyby został zbombardowany, zasypane główne wyjście. Tu było wyjście ewakuacyjne. O, i tu chyba jeszcze jedno wyjście ewakuacyjne. Skalniaczek jak u mojej babci na działce. A tutaj, słuchajcie, coś co wygląda. To chyba stała pompa. Bo widać takie, widać rurki i widać miejsca montowania. Myślałem, że albo jakaś czerpnia wody. Myślałem, że może jeszcze jedno wyjście ewakuacyjne, ale nie. To
To chyba była po prostu stacja pompy. No. Ciekawe, bo to wyjście ewakuacyjne, tak jak patrzę na ten duży schron i jego układ, to słuchajcie, tam było tyle przejść do tych garaży, że myślę, że dróg ucieczki mogły być sporo, plus okna. No ale widocznie takie były projekty wojskowe. Ktoś po prostu o tym pomyślał. No. Jeszcze chyba jeden bunkier, znaczy kurde, bunkier, nie mogę się odzwyczaić, ale się tak przyjął, że się mówi bunkry. Kolejny schron powinien być tam, spróbuję przejść przez te krzaczury i będę kończył swoją eksplorację. Dobra, jestem chyba na najwyższym pachołku. Jestem chyba na najwyższym pagórku w tym kompleksie. O, tam był ten największy bunkier. Widać, że objętościowo to on zajmuje dosyć dużo miejsca, ale podsumowując, jeżeli oglądacie ten materiał, to znaczy, że coś z tego wyszło. Dajcie znać, czy wam się podobała taka forma filmików, czy w ogóle nadajemy się na urbexy i czy robić od czasu do czasu taki filmik. O, zapraszamy do subskrypcji kanału, odwiedźcie nasze inne social media, linki pewnie gdzieś mi tu wjeżdżają na twarz. Dzięki, że byliście ze mną. Raźniej się chodzi z widzami po takich miejscach, będąc zwłaszcza samemu. I apel tylko do tych, którzy tutaj trafią, czy z mojej rekomendacji, czy z innych. Słuchajcie, nie śmiejcie się. I tak tutaj tych śmieci wystarczająco dużo. Jeżeli ten obiekt jeszcze jakiś czas będzie istniał, naprawdę warto, żeby było tu przynajmniej jakoś w miarę czyste, a na pewno nie, żeby nie było po prostu gorzej. Dzięki, do następnego razu, trzymajcie się.